Cześć! Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak stworzyć personalizowane torebki na wielkanocne prezenty dla dzieciaków. Do tego będę używała plotera Cricut Joy oraz prasy Cricut. Rozpoczynam od zrobienia projektu. Korzystam tutaj z aplikacji mobilnej do Cricut Joy. W menu wybieram opcję naprasowanek na tkaninę i zaczynam tworzyć mój wzór. Wpisuję wymiary brokatowej folii Smart Iron On, z której będę korzystała. Następnie dodaję tekst. Będą to imiona dzieciaków, dla których powstają woreczki prezentowe. Wybieram odpowiedni kolor oraz czcionkę z bazy dostępnej w aplikacji, a następnie kopiuję i rozmieszczam je tak, aby wypełnić cały arkusz folii. Aplikacja pozwala na korzystanie z darmowych czcionek, a także płatnych, które odblokowują się po uruchomieniu subskrypcji Cricut Access. Kolejnym moim krokiem jest wybranie grafiki, która ozdobi woreczki. W tym celu wyszukuję je, wpisując hasło Easter. Korzystam z bazy darmowych wzorów Cricut i wybieram kurczaczka, którego kolejno dopasowuję i kopiuję na projekcie. Na koniec kilka poprawek. Wyrównuję elementy względem siebie i przechodzę dalej. Wybieram materiał, w którym będę wycinała. Jest to folia do naprasowanek Smart Iron On o brokatowym wykończeniu. Sprawdzam ustawienia. Opcja odbicia lustrzanego jest włączona automatycznie, co jest konieczne przy cięciu folii do naprasowanek. Klikam Make It i aplikacja zaczyna łączyć się z moim ploterem, a po chwili na ekranie widoczne są kolejne wskazówki, które krok po kroku przeprowadzają mnie przez proces cięcia. Ładuję folię do plotera, która wycina za mnie kształty. Gdy ploter zakończy cięcie, pozostaje już tylko zdjęcie niepotrzebnych fragmentów folii. Odcinam nożyczkami mniejsze fragmenty naprasowanek i wgrzewam je w powierzchnię woreczków za pomocą prasy Cricut.
Moje woreczki prezentowe są już gotowe. Pozostaje tylko zapakować w nie drobiazgi, no i podarować dzieciakom na święta. Jeżeli film Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków.